Halo, witam Was w kolejnym filmiku i dzisiaj będziemy robić sobie weekendowego vloga, takiego powiedzmy zwyczajnego. Trwa obecnie maraton Antka, maraton osobliwości, gdzie będziemy czytać książki takie, wiecie, dziwne, niezwyczajne, takie, wiecie. Też będziemy coś oglądać, zobaczymy, czy będę coś oglądać, ale na pewno będę czytać, już zaplanowałam sobie dwie książki i jednego audiobooka. Nie wiem, jak mi to wyjdzie. Maraton trwa tydzień, więc trwa dłużej niż będzie trwał ten vlog, więc jakby pomijam to. A poza tym teraz chcę przeczytać jeszcze inną książkę, zanim przejdę do tych książek, które przygotowałam sobie na maraton. Ale dzisiaj mamy piątek, jest ładna pogoda, co mam nadzieję, że jeszcze się utrzyma przez chwilę, bo chcę iść na spacer. Ale jest ładna pogoda, jest fajnie, więc mam nadzieję, że ten weekend też będzie przyjemny. I później Wam powiem, jakie książki sobie przygotowałam, ale mówię, na razie chciałabym skończyć inną książkę, którą mam zaczętą i bardzo, bardzo mi się podoba. To jest romans, taki wiecie, palette cleanser, więc idealnie przed takimi dziwnymi książkami, które, wiecie, nie są takie jak romanse. Więc myślę, że fajnie taki palette cleanser sobie zrobić i tak. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Dajcie znać, czy też bierzecie udział w maratonie, bo it's cool. Lubimy dziwne książki. Wychodzimy na śniadanko i zaraz też idę robić kolczyka w pępku po raz kolejny. Nie wiem, czy Wam to mówiłam, na pewno mówiłam kiedyś na Instagramie, że miałam, ale mi się nie przyjął, więc musiałam go wyjąć. Mam bliznę, ale na szczęście chyba będę mogła zrobić jeszcze raz, więc idę robić, żeby był na wakacje, jakby gotowy, bo no wiecie, nie można pływać itp. przez jakiś czas od zrobienia kolczyka, więc idę robić teraz, ale najpierw idziemy na śniadanie. Bo świnia chyba idzie z nami na taką wycieczkę, więc he is excited. Kto jest excited? Mysio? Chwilę ryczał. Jednak próbujemy Love is Blind, bo wszędzie teraz jest to Love is Blind, ten najnowszy sezon i jakby próbujemy najnowszy sezon, może po prostu to jest ta kwestia, bo jak raz spróbowałyśmy, to było it was so bad, jakby te typy i robimy mały mukbang. Hello. Jest dosłownie tydzień później. Ja nie nagrywałam nic przez cały tydzień. Nic nie czytałam. Jakby ten zastój, który miałam i chyba dalej mam, to jest taki mocniejszy zastój w ogóle niż się spodziewałam. To jest taki zastój, w którym jakby totalnie czytanie to nie jest pierwsza rzecz, jakby, którą mam ochotę robić, więc no jest jak jest. Jest niedziela. Tydzień później, a ja dalej będę sobie nagrywać tego vloga, bo czemu nie? To miał być weekendowy vlog, ale wtedy w weekend nic nie przeczytałam, więc jakby będziemy dalej, po prostu będzie sobie zwykły reading vlog. Mam nadzieję, że coś poczytam, ale dzisiaj też będziemy robić fajne rzeczy, dlatego stwierdziłam, że nagram tego vloga, nie będę go wyrzucać na śmietnik, że tak powiem. No i tak, i dzisiaj na pewno jedziemy na japoński targ, na targ japoński, więc fajnie, no i tak, mam nadzieję, że dzisiaj coś poczytam, ale nie wiem.
wróciłyśmy z tego targu japońskiego i był bardzo słabo zrobiony. Ogólnie jakby było na takiej dość dużej arenie, ale zrobili to w takiej małej przestrzeni, więc było pretty lame. Było mało rzeczy, nie było jakichś fajnych wydarzeń ogólnie. No szkoda trochę, że poszliśmy, ale trudno. Plus czekałyśmy chyba z pół godziny na jedzenie, po czym się okazało, że oni się zamknęli. Ale no trudno, nieważne. Jest ogólnie mega ładna pogoda. Więc może pójdziemy też na spacer. Slej niedziela. Łaszeniu. Już usłyszałam. I tak. W ogóle wczoraj byłyśmy na Dune 2 i była mega, mega fajna, po prostu obsessed, absolutnie. Czyli mi się pierwsza Duna też bardzo podobała, ale ta była fajniejsza. O wiele więcej się działo. Ta pierwsza była taka... Troszkę mniej zdecydowanie się działo, a tutaj już działo się więcej i naprawdę było lit. I przez to mam ochotę czytać Dune. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, to jest totalnie zły pomysł, szczególnie jak mam zastój czytelniczy. Ale... I'm thinking about it. Więc tak, i też jest w kinach Anyone But You. I jestem totalnie, totalnie obsessed z tym filmem, już jak tylko się dowiedziałam, że będzie. To ma być taka klasyczna komedia romantyczna, ma być taki trochę powrót tych klasycznych komedii romantycznych z takich lat 2000, a ja uwielbiam komedie romantyczne, jakby totalnie. Jak z mamą oglądałam filmy, to były tylko komedie romantyczne. I te polskie takie klasyczne i te właśnie zagraniczne, which I love. W głębi serca naprawdę. I no mam nadzieję, że będzie bardzo fajne. Chciałam iść, ale kiedy nie chcę iść, więc whatever, I'm gonna say it wszędzie. Wszędzie. Tak, bo ja bardzo chciałam iść, ale no jakby pójdę za nią mam 2 tygodnie, I guess. I tak, ale jeżeli ktoś był na tym filmie, to proszę mi dać znać, bo ja bardzo chcę iść. I wydaje mi się, że będzie bardzo fajne. Kupiłam w ogóle nową konturówkę i wygląda bardzo ładnie, więc już jest cała zjedzona, a i tak zostawia jakby taki ładny tutaj. So, anyway. Stój. No daj. Ach, włosy w buzi. Będę czytać znowu Przeklętego Królika. W ogóle skończyłam pierwszą próbę, ale co już jutro wam powiem. Jak mi się podobała ta książka, bo dzisiaj już jest późno i mi się nie chce, wolę sobie poczytać. I wracam do Przeklętego Królika, przeczytałam wcześniej 2 opowiadania, w sensie jakiś czas temu. I potem jakoś zostawiłam tą książkę, nie wiem, jakoś nie czułam tego, pomimo tego, że te pierwsze 2 opowiadania były fajne, szczególnie jedno, które pewnie wiecie o co chodzi, z głową w toalecie. Bardzo fajne, bardzo dziwne, takie, ale mega ciekawe, więc no, będę czytać kolejne opowiadania. Ja czytałam tamte 2 po angielsku i właśnie później kupiłam to polskie wydanie i stwierdziłam, że przeczytam po polsku i jakoś teraz dopiero sięgam. No ale w każdym razie nie ma to jak czytać dziwności i wspaniałości. Dlatego muszę siedzieć trochę dalej. Przechodzę do was już z finalnym update'em tego filmiku. Tak naprawdę miał to być weekendowy vlog, wyszedł taki vlog z części lutego. W lutym czytałam bardzo mało, więc jakby po prostu macie różne urywki, powiedzmy, z lutego. Ale chciałam powiedzieć, co przeczytałam od tego momentu, aż ostatni raz mówiłam. I tak jak mówiłam, skończyłam pierwszą próbę. I ogólnie była spoko ta książka, dałam 3,5 gwiazdki chyba. Myślę, że największy problem, jaki ja z nią mam, to jest to, że zaczęło się dobrze i szło dobrze, ale później jakby w pewnym momencie doszliśmy już do tego momentu, kiedy jakby w połowie książki już doszliśmy do momentu, kiedy jakby powiedzmy jest kulminacja, wiecie, romansu. No i jeszcze wiadomo, jak to typowy romans, później mamy jeszcze jakiś konflikt i potem już jakby jest okej. Tylko, że tu byliśmy już w połowie książki, więc to było mega wcześnie i potem mam wrażenie, że już troszeczkę się to ciągnęło. Gdyby jednak to było, ta kulminacja była troszeczkę później i więcej czasu mielibyśmy tego takiego ich chodzenia się, takiego wiecie,
jakichś takich rzeczy, to myślę, że dla mnie to by było fajniejsze. Ja wolę takie troszeczkę bardziej slow burn, bo jednak jak, no mówię, mamy w połowie książki już jakby happy i w ogóle, no to... To co dalej? Więc no troszeczkę już potem mi się dłużyło. Myślę, że jakby, tak jak mówię, troszeczkę później oni się zeszli, to byłoby fajniejsze dla mnie. No ale jakby, anyway, tak czy tak, bawiłam się całkiem spoko. Fajna książka na rozluźnienie. Tam chyba są kolejne książki w tej serii, bo mamy jeszcze chyba książki o innych braciach tego głównego bohatera. Nie wiem, czy będę czytać, jak może będę miała ochotę właśnie na jakiś romans, to może sobie po to sięgnę, ale nie wiem. I też skończyłam Krętego Królika w końcu, bo już zaczęłam, tak jak mówiłam, kiedyś i przeczytałam dwa opowiadania i teraz przeczytałam resztę. Nadal wydaje mi się, że moim ulubionym opowiadaniem jest Głowa, opowiadanie. Ale tak czy tak, inne też są bardzo fajne. Ostatnie też mi się bardzo podobało. Bardzo taki fajny akcent o Polsce, więc to było bardzo fajne. Ale ogólnie podobała mi się większość. Chyba z dwa są takie, które... Nie będę o nich raczej myślała, ale ogólnie większość mi się podobała i myślę, że to jest bardzo, bardzo dobry zbiór. Na pewno jeden z lepszych, których czytałam. Na pewno też zainteresowała mnie twórczość Bory w takim razie, skoro to mi się podobało, to na pewno będę chciała jeszcze po inne książki sięgać. To bardzo fajne i jestem bardzo szczęśliwa, że w końcu przeczytałam. Nie wiem, czy wam pokazywałam, ale ja mam tutaj... Nie wiem, czy będzie widać. Ja mam dedykację, którą właśnie Bora napisała po polsku. Więc to jest w ogóle... The sweetest thing, ale bardzo się cieszę, że skończyłam, bardzo mi się podobała. To jest właśnie takie dziwne, trochę obrzydliwe, wiecie, tego typu opowiadania, ale ja takie uwielbiam. Bardzo się cieszę, jak są takie opowiadania i mogę sobie je przeczytać. Też bardzo dobrze się czytało, dość szybko. Myślę, że są takie dość angażujące. Już jak się wejdzie w to opowiadanie, to już jesteśmy tacy, wiecie. Nie miałam też odczucia, co było fajne, bo często jak czytam opowiadania, to mam odczucie, że o, chciałabym na przykład o jakiejś historii więcej, a tutaj mam wrażenie, że nie miałam takiego poczucia i po prostu były bardzo dobrze wyegzekwowane te opowiadania i te historie nadawały się właśnie na taką krótką formę, więc myślę, że to jest zdecydowanie też plus i coś bardzo fajnego, więc... Też bardzo, bardzo polecam. W ogóle to wydanie jest przepiękne. Mam też angielskie wydanie, bo najpierw kupiłam po angielsku, a potem właśnie wyszła polska premiera. Ale to wydanie jest zdecydowanie ładniejsze i no po prostu wydania Tajfunów są idealne, więc no... Myślę, że taką książkę każdy potrzebuje na półce, no bo be for real. No ale tak. I też słucham w audiobooku, dzisiaj też na pewno posłucham. Wydaje mi się, że jestem już w połowie. Big Swiss. I to jest książka o... kobiecie, która robi transkrypcję z spotkań terapeuty z pacjentami. I ona jakby słucha potem tego i zapisuje to, co tam oni rozmawiają. No i jakby wiadomo, no nie może jakby opowiadać o tym, co tam się dzieje, ale w każdym razie mamy dużo jej przemyśleń a propos tego, co tam się dzieje, no i też mamy trochę tych transkrypcji. Jakby sporo jest o samej tej kobiecie i o jej życiu, co no mi się podoba, bo ona myślę, że jest dość ciekawą postacią i taką nieoczywistą. Ja jestem ciekawa jakby trochę więcej, ale też jestem ciekawa właśnie kobiety, która ma te spotkania z terapeutą i jakby one są najbardziej omawiane i też jestem ciekawa tej historii i tej całej sytuacji. Więc no, myślę, że to jest coś bardzo fajnego, też taka dziwniejsza książka. W ogóle okładka mi się tak podoba, to taka jak leży. Muszę znaleźć dobrą okładkę, bo są różne i ta, co wstawię, to mi się strasznie podoba. Ale myślę, że to też jest bardzo ciekawa książka, nie czytałam czegoś takiego, więc no fajnie, ona się zalicza do tych takich literary fiction, trochę wiecie. Dziwniejszych. Jack to polecał, ja od razu się nakręciłam, znalazłam na BookBeatie i sobie słucham i mi się bardzo podoba, więc no myślę, że teraz też fajne książki są, fajne książki sobie czytam, się skończyłam i czytam, więc też się cieszę, bo no nadal jakby mój zastój trwa. Teraz muszę się zastanowić, co zacznę kolejne czytać, bo muszę to wziąć do pociągu, do Poznania. Więc no, muszę znaleźć coś fajnego, żeby ten czas mi jakoś w miarę szybko zaciął. No ale tak, ale to już było wszystko. Mam nadzieję, że taki vlog, w sumie nie za bardzo książkowy, bardziej taki, wiecie, z miesiąca, wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu, co wy ostatnio przeczytaliście i widzimy się w kolejnym odcinku.